Państwowa Komisja Wyborcza ostrzegła partie polityczne. Członkom komisji nie podobają się kampanie informacyjne, jakie prowadzi PiS i SLD. Prawo i Sprawiedliwość wypuściła spoty telewizyjne i radiowe. Pojawiły się także plakaty z prezesem Kaczyńskim w roli premiera. Podobną akcję prowadzi Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na billboardach ukazano młodych polityków SLD wraz z Grzegorzem Napieralskim. PKW w swoim oświadczeniu napisała, że partie polityczne i osoby publiczne nie mogą prowadzić kampanii informacyjnych, jeśli nie są one wolne od elementów agitacji wyborczej. Na oskarżenia natychmiast odpowiedzieli rzecznicy partii. Adam Hoffman i Tomasz Kalita zgodnie zapewnili, że ich akcje mają jedynie charakter informacyjny. A w naszym studiu goście Jarosław Stolarczyk, Platforma Obywatelska, Adam Rogacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Witam Państwa. Bardzo głośno zaczęły ostatnio media mówić o tej kampanii informacyjno-agitacyjnej, jednak w związku z czym Platforma Obywatelska postanowiła wycofać się z billboardów i poprosiła swoich parlamentarzystów o to, żeby billboardy zdjęli. Ale żeby była naprawdę jasna i czytelna sytuacja, poprosiliśmy wszystkich naszych kolegów, żeby w trybie pilnym zdjęli swoje materiały informujące o tym na przykład, że prowadzą porady prawne, czy tak jak nasz kolega z Sieradza, który od lat prowadzi te akcje, ma zresztą wykładnię PKW, że może to robić, ale także, żeby nie budziło to wątpliwości, on także usuwa swoje materiały. Także mam nadzieję, że jutro żadnych materiałów naszych kolegów nie będzie nigdzie. Po co uchwalać ustawę zakazującą billboardów i zakazującą spotów w kampanii? Cały czas słyszeliśmy o tym, że to pieniądze wyrzucone w błoto, po to, żeby ją potem obejść? Nie no, panie redaktor, można by było zadać takie pytanie jak najbardziej, ale wydaje mi się, że Platforma w tym momencie chucha na zimne, bo przygotowując taką kampanię informacyjną w tym momencie się zatrzymała i wysłała wszystkie materiały, które były przygotowane do tej kampanii informacyjnej do PKW, żeby to właśnie PKW wydało opinię, czy w jakimś stopniu chociaż nie przekraczają one tych norm, które były zawarte w ustawie. I dopiero jeżeli będziemy mieli werdykt PKW, albo ta kampania informacyjna ruszy, albo po prostu zostanie wstrzymana. Ale mówimy też o tych billboardach, które będą zdjęte, te banery. Agnieszka Pomaska, która notabene dużo robiła przy tym projekcie ustawy, te banery musi zdjąć. Na tych banerach była informacja o tym, że jej biuro udziela porad prawnych. Gdyby Agnieszka Pomaska robiła to powiedzmy dużo wcześniej już, na przykład od roku by ten baner wisiał od roku, to myślę, że tu nie byłoby żadnych przeciwwskazań, żeby on nadal sobie wisiał. Jeżeli to się pojawiło teraz, w tej chwili, no to jak gdyby pokazuje, że jest to jednak zabieg kampanijny. O czym informuje, bo rozumiem, że to kampania informacyjna, o czym informuje billboard, na którym jest premier Kaczyński, czas na odważne decyzje? Nie informuje o tych odważnych decyzjach, więc jest to czysta agitacja. Nie, raczej jest to konsekwencja. Najpierw pokazywaliśmy spoty z problemami, które dotyczą Polaków. Te spoty zostały wyemitowane na podstawie tych różnych problemów zgłaszanych. Jakich problemów dotykają te spoty? Tych, które zgłaszają nam ludzie. Młodych ludzi, którzy nie mogą dostać pracy. Osób, które przychodzą do naszych biur poselskich. Dzisiaj miałem taką sytuację, gdzie przyszła mama z problemem laryngologicznym dziecka, gdzie konieczny zabieg po telefonie do szpitala okazało się, że można wykonać, ale w 2012 roku. I na to zwracamy uwagę, ponieważ wydaje się, że prezes Adamisow Donald Tusk jest trochę odrealniony. Billboardy z Jarosławem Kaczyńskim też będą zdjęte? Nie sądzę, żeby były zdjęte, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza powiedziała się wprost, że gdy rozpocznie się kampania, wtedy wchodzimy w rygory kampanii wyborczej. I tak naprawdę dzisiaj, jeżeli PKW zwraca uwagę, że jakiekolwiek wydawnictwo czy jakikolwiek materiał o charakterze agitacyjnym nie może być prezentowany, no to szanowni państwo, to dojdziemy do jakiejś paranoi, no bo chociażby kwestia, nie wiem, konferencji prasowej, która odbywa się w Sejmie, kwestia zaproszenia na konferencję prasową wysłaną chociażby do dziennikarzy przez SMS, to też jest jakiś rodzaj agitacji wyborczej. Kwestia plakatu ogłaszającego spotkanie z politykami. My, politycy Prawa i Sprawiedliwości, dużo jeździmy bardzo po Polsce. Są plakaty z informacją o tym, że zapraszamy na te spotkania. No rodzi się pytanie, czy nie popadamy w pewnego rodzaju paranoję, że jest pewna działalność parlamentarna, którą można prowadzić przez 4 lata i nagle na 2 miesiące, tylko dlatego, że za chwilkę będzie ogłoszony termin wyborów, mielibyśmy zaprzestać prowadzenia tej działalności. Wydaje się to irracjonalne i sami politycy Platformy Obywatelskiej tę działalność prowadzą. Tak, ale panie pośle, my nie jesteśmy obłudni, my właśnie nie jesteśmy alfą i omegą i dlatego zadajemy pytanie do PKW, czy akurat taka, a nie inna forma promocji, czy tam informacji, jak to w tym momencie nazywamy, jest możliwa w obecnych tym stanie, jakie... No, promocji, informacja, wczoraj w Kotoszynie widziałem taką promocję, że jeden z parlamentarzystów życzy udanych wakacji. Jest kwestia, czego to promocja, czy wakacji? Czego życzy i kto co obiecuje w ramach kampanii informacyjnej, a nie wyborczej, porozmawiamy już za chwilę.